Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku kolekcja Panini FIFA World Cup Qatar 2022. Mam tutaj, moi kochani, różne saszetki właśnie z tej kolekcji. Po lewej stronie 6 saszetek z 8 kartami, a po drugiej stronie mamy 12 saszetek z 4 kartami. Czyli reasumując, tyle samo jest kart po lewej jak po prawej. Będziemy sprawdzać, moi drodzy, gdzie wpadną lepsze karty. Czy w saszetkach z 8 kartami, czy w tych z 4. Nie wiem, czy pamiętacie, ale były produkty w Polsce, jak się nie mylę, chyba multipaki, gdzie właśnie były dodawane saszetki z 4 kartami w środku. Także na zmianę będziemy tutaj otwierać. Może zaczniemy tutaj z tymi, żeby było podobnie. I pierwsza saszetka z 4. Czyli tylko jedna specjalna jest tutaj. Bazóweczki z Holandii, Korei, Francji i Alba Fans Favorite. Czyli tutaj jest jedna tylko specjalna. Jeszcze jedna saszetka, bo to wtedy będzie tak samo jak po tej stronie jedna z 8. Mamy De Ligta, Titan, Holandia. Dalej Serbia, Dania i Portugalia. Czyli jeżeli po jednej karcie będzie w każdej saszetce tutaj specjalne, to no niestety wygra lewa strona. I mamy pięknie rarkę. Top Master Angel Di Maria. No idealnie się zaczyna. Pięknie. Do tego mamy Titana Kouki z Kataru i Contender Team Peru. Z bazówek jest Holandia, Katar, Szkocja, Chorwacja i jeszcze raz Katar. Teraz znowu saszetki dwie po prawej stronie. I tym razem są dwie specjalne, czyli jednak nie będzie aż tak źle. Vlahovic Rookie z Serbii i logo Danii. I tu jeszcze Zjednoczone Emiraty Arabskie i Tunezja. Ciekawe, czy będzie tutaj można trafić rarki, bo z tego co pamiętam chyba też wpadały. No tak, mamy, moi kochani, z tym, że jest to Invincible i Fans Favorite Lee z bazówek Australia i Urugwaj. Ok. Druga saszetka, gdzie jest 8 kart. I jest Goal Machine Gnabry z Niemiec. Znowu Niemcy. Kimmich Fans Favorite. Contender Team Peru po raz drugi. A z bazówek Brazylia, Szwajcaria, Walia, Ekwador i Tunezja. Milinkovic-Savic z Serbii, Magician, a bazówki to Walia, Katar i Dania. Dwie specjalne. Game Changer McKennie, Stany Zjednoczone i Ghana AU. A z bazówek Argentyna i Japonia. Maroko, Portugalia, Urugwaj, Holandia, Australia. A specjalne to Anglia Magician Mount, logo Szwajcarii i keeper Martinez z Argentyny. Czyli mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na razie kart specjalnych. A po tej stronie 3, 3 tak samo. Więc na razie jest identycznie.
Dwie specjalne, pięknie, legenda Messi, bardzo dużo warta, od 50 zł w górę. Takie ceny są za Messiego, legend. Kamerun, Fei i bazówki Iran i Katar. Znowu dwie specjalne. Brazylia, Goal Machine Neymar i z Senegalu Sis Fans Favorite. Szwajcaria i Portugalia. Więc teraz to musiały cztery karty specjalne wpaść w tej saszetce, żeby dalej było identycznie. Game Changer Chaka, Szwajcaria. Messi, Goal Machine, Argentyna. Pięknie. I z Argentyny logo. No Messi nam dzisiaj tutaj wpada. A z bazówek Kanada, Ukraina, Meksyk, Stany Zjednoczone i Peru. Czyli na razie prowadzą saszetki, gdzie są cztery karty. Jedna karta specjalna więcej na razie wpadła. I znowu mamy dwie. Z Kanady Game Changer Davis. I z Portugalii Patricio Fans Favorite, a bazówki Maroko i Ekwador. Ponownie dwie. Brazylia, znowu Neymar wpada, Goal Machine i z Anglii Grealish Fans Favorite, bazówki Japonia, Kanada. Trzy specjalne. Ghana, Titan, Amartey, Senegal, Game Changer, Mane i Holandia, Blind, Fans Favorite. A z bazówek mamy Holandia, Chorwacja, Holandia, Argentyna i Ghana. Dwie specjalne. Top Keeper, Neuer, Niemcy. Logo Kanady, a z bazówek Iran i Korea. No i ostatnia saszetka. I pięknie będzie rarka. Top Master Kevin De Bruyne z Belgii. Super. I jeszcze jedna specjalna. Serbia Kostic, fans favorite. Więc no naprawdę te saszetki z czterema kartami dały konkretne karty. Portugalia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. I zostaje saszetka ostatnia po stronie lewej. Mamy trzy specjalne. Rudiger, Niemcy, Titan, Peru, Contender Team. Po raz trzeci tutaj. Fei, Fans Favorite, Kamerun i bazówki. Arabia Saudyjska, Holandia, Korea, Tunezja i Niemcy. Ok, moi kochani, reasumując, liczymy karty specjalne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kart specjalnych w saszetkach z 8 kartami. A tutaj mamy 5, 5, 5, to już mamy 15. Kolejne 5 to mamy 21, czyli zdecydowanie więcej jest tych kart specjalnych po stronie saszetek z czterema kartami. No i dodatkowo mamy tutaj dwie rarki. Kevin De Bruyne i Invincible, a po tej stronie Angel Di Maria. Więc mamy odpowiedź. Jeżeli chodzi o saszetki z 8 i z 4 kartami, to bardziej opłacalne są te z 4 kartami w środku. Ok, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka i trafionych kart. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!